Od spotkania w Mykanowie rozpoczął się cykl szkoleń organizowanych przez Częstochowski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z wprowadzeniem nowych zasad składania przez rolników wniosków o płatności bezpośrednie. W tym roku można to zrobić tylko przez internet, za pośrednictwem specjalnej aplikacji, która to właśnie omawiana jest podczas spotkań z rolnikami. Droga elektroniczna sprawia trochę problemu, dlatego że to jest pewna nowość, jeśli chodzi o na taką skalę, bo wnioski elektroniczne w poprzednich latach można było składać, ale to tak jak u nas na 7 tysięcy wniosków, jak ich wpłynęło 30-40, to było wszystko. W tym roku musi cała ilość, czyli 7 tysięcy wniosków powinna wpłynąć w formie elektronicznej, stąd jest to pewne wyzwanie zarówno ze strony agencji, no bo trzeba przygotować odpowiednio i raz, że sam wniosek, ale również przepływ, żeby był i żeby można było go złożyć i żeby się to wszystko nie zatkało. Agencja już od dłuższego czasu prowadziła kampanię informacyjną, przekazując rolnikom za pośrednictwem KRUS-u spore ilości ulotek dotyczących obowiązku składania wniosków przez internet, przekonując, że taka właśnie forma jest korzystna, co jednak nie rozwiało obaw samych zainteresowanych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, prawda, bo rolnicy raczej nie są przyzwyczajeni do składania tego typu wniosków tą drogą, nie? A dzisiaj się dowiemy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Wcześniej już można było to składać, z tym, że nie było jeszcze obowiązku, można było i drogą tradycyjną, i elektronicznie. Pan się nie zdecydował do tej pory na taką właśnie drogę? Nie, było drogą tradycyjną i uważam, że wielu rolników raczej przy tej drodze by pozostawało. Akcja informacyjna dotycząca nowych zasad składania wniosków obejmowała też spoty telewizyjne, audycje radiowe i artykuły prasowe. Najważniejszą jej częścią są jednak spotkania, podczas których rolnicy mogą zadawać pytania bezpośrednio pracownikom agencji. Moim zdaniem wniosek jest prościejszy niż ta wersja papierowa, tylko po prostu z każdą nowością. Trzeba się przyzwyczaić. Wiele rzeczy jest tutaj podpowiadanych przez sam system, dlatego że wiele działek, wiele płatności, które były w 2017 roku, one są zaciągnięte do tego wniosku. Oczywiście, jeśli ktoś z tych dopłat w 2017 roku korzystał. Podczas spotkania, które miało miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie, namawiano też rolników do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu pod nazwą Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.